Dzień dobry, szczęść Boże. Witam 29 października 2020 roku i zapraszam do wysłuchania codziennika biblijnego. A dzisiaj, jak zawsze, wsłuchujemy się w dwa teksty biblijne. Pierwszy ze Starego Testamentu, z 5 Księgi Mojżeszowej, 4 rozdziału i 2 wiersza, gdzie czytamy: Nie będziecie nic dodawać do tego, co wam przykazałem. Nie będziecie z tego nic ujmować, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam dziś daję. 5 Księga Mojżeszowa zwana jest Księgą Powtórzonego Prawa. Ta nazwa pochodzi od greckiej nazwy Deuteronomium. Natomiast w języku hebrajskim nazwa tej księgi pochodzi od pierwszych wyrazów Hele Hadabarim, co znaczy oto słowa. I jak czytamy we wstępie do tej księgi w ekumenicznym przekładzie Biblii, została ona napisana jako swego rodzaju sprawozdanie z mów pożegnalnych Mojżesza wypowiedzianych do Izraelitów, gdy po długiej wędrówce mieli wejść do ziemi obiecanej. Mojżesz wyprowadził Izraelitów z woli i nakazu Boga z niewoli egipskiej. Prowadził ich przez 40 lat. W tym czasie otrzymał od Boga przykazania, które my znamy jako dekalog, 10 słów, 10 Bożych przykazań. Mojżesz znosił żale, pretensje, utrapienia tego ludu. Ale kiedy już stanęli w końcu u granic tej oczekiwanej ziemi, którą nazywano ziemią obiecaną, Mojżesz dowiedział się, że on do tej ziemi nie wejdzie, że ma przygotować do przejęcia przewodnictwa nad ludem swojego młodszego przyjaciela, syna duchowego Jozuego. I Mojżesz przed rozstaniem z ludem niejako na dalszą drogę przypomina wszystkie przykazania, te dotyczące spraw wielkich, jak i małych. I bardzo mocno podkreśla, że to, co zostało przekazane przez Boga, do tego nie można nic dodać, ani z tego nic ująć. Te przykazania trzeba przestrzegać, wypełniać. I w następnych latach i wiekach Izraelici starali się z różnym skutkiem przestrzegać prawa. Powstawały liczne szkoły rabiniczne, które interpretowały prawo. W czasach Pana Jezusa była liczna grupa faryzeuszów, która szczyciła się skrupulatnym przestrzeganiem prawa i pilnowała egzekwowania tego prawa u innych. Niestety, jak to często bywa, litera prawa zabiła ducha prawa. I znamy z Ewangelii, że Pan Jezus wielokrotnie dyskutował z uczonymi w piśmie i z faryzeuszami na ten temat. Na przykład, jak świętować Dzień Święty, co w nim wolno, a czego nie wolno czynić. Być może znamy słowa Pana Jezusa, że sabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. I w tym momencie chciałbym sięgnąć do drugiego tekstu biblijnego z Nowego Testamentu, a dokładnie z pierwszego listu apostoła Jana, 2 rozdziału i 7 wiersza. Umiłowani, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie dawne, które mieliście od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. Co chce powiedzieć apostoł Jan adresatom swojego listu, kiedy pisze, że dawnym i aktualnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeli? Odpowiedź znajdziemy, kiedy sięgniemy do pierwszych wersów listu apostoła Jana. To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, a co dotyczy słowa życia, bo życie zostało objawione i widzieliśmy je i świadczymy o nim. Jan widział, słyszał i dotykał słowa życia, ucieleśnionego słowa, które było na początku u Boga. Już domyślamy się, że Jan mówi o Synu Bożym Jezusie Chrystusie, który, chodząc tutaj po ziemi, wyraźnie i bardzo mocno podkreślał, że nie przyszedł,
żeby cokolwiek usunąć z tego prawa, które Pan Bóg dał ludowi. Ale przyszedł to prawo wypełnić. Mówiąc inaczej, przyszedł, aby w to prawo na nowo wlać ducha, żeby ta martwa litera została ożywiona. I wiemy, o jakiego ducha chodziło Panu Jezusowi. O ducha miłości. A więc kto zna Jezusa, zna Jego Słowo, ten trwa w Słowie, ma życie, pokój i radość, ten trwa w miłości, bo jak pisze apostoł Jan, u tego miłość Boża doszła do doskonałości. Moi drodzy, być może dzisiaj w codzienniku zbyt dużo było biblistyki, teologii, ale studiując Słowo Boże i to jest nam potrzebne. Ale czas na podsumowanie. Jezus Chrystus jest dla nas Bożym Słowem życia, Słowem miłości i przykazania. Życzę wszystkim, abyśmy poznali Słowo, dotknęli się tego Słowa, usłyszeli to Słowo i trwali w Słowie życia. A niech Wam błogosławi i niech Was strzeże Wszechmocny i Miłosierny w Trójcy Świętej jedyny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.